Sikowska. Joanna Drewniak też. Tak, widzimy, o Ilanowie mówi. Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka. Trzeba wolno, co nie wolno. Mówię, panie. Dzień dobry. Słuchały panie pierwszej części programu, będąc tak, już w naszym tak. radiu, ale z głośnika, nie będąc tutaj w studiu. Dlaczego jest taka gorąca atmosfera i takie napięcie między państwem, że nie byli państwo w stanie, nie były panie w stanie się spotkać z panem dyrektorem tutaj w studiu? Przepraszam, pytam o to dlatego, tak, że ja byłoby rozumiem. Lepiej, gdyby ta rozmowa przebiegała w pełnym składzie. Ja rozumiem doskonale, pani redaktor. Faktycznie jest to nietypowa sytuacja, ale też proszę wierzyć, że działania wobec nas radnych, a także mieszkańców podejmowane przez spółkę mniej więcej od połowy roku, od początku tego roku i między innymi właśnie przez tutaj dyrekcję nową tejże spółki rekomendowaną dla projektu Galeria Wilanów, no są tak z punktu widzenia nas rażące, tak są nie fair? Nie fair, że proszę mi wierzyć, to jest bardzo duże, że tak powiem, wyzwanie i pewien problem, żeby móc rozmawiać. Szczególnie, że ktoś stosuje retorykę tak zwanych półprawd. Ja telegraficznie odniosę się może do tego, co zostało już powiedziane. Tak, no właśnie. Plan miejscowy z 2001 roku, 15 lat już, powstawał faktycznie w innej sytuacji formalnej, to znaczy planistycznej. Wtedy plany były trochę uproszczone. I ten plan miejscowy z tego roku, 2001, zakłada, że tam może powstać centrum handlowe. Centrum handlowe. Funkcja handlowa. W paragrafie 53 jest owszem mowa o centrum ponadlokalnym lub lokalnym. I to myślę rozwiązuje... To słowo lub robi lub lokalny. W związku z tym plan miejscowy jest planem obowiązującym, który mówi również o tym, że tam może powstać centrum lokalne. I tak naprawdę dyskusja, która toczy się w Radzie Dzielnicy Wilanów już od ubiegłego roku w październiku, w której oczywiście my wszyscy uczestniczymy i przekazujemy inwestorowi wszelkie nasze uwagi i też przemyślenia, jakby tak naprawdę tyczy się rozmowy o tym, że inwestor chce zbudować galerię ponadlokalną o charakterze takim, gdzie tu będą przyjeżdżać do Wilanowa mieszkańcy nie tylko Warszawy, ale i okolic, Grójca, Góry Kalwarii i także drugiej strony Wisły po wybudowaniu mostu. Tymczasem my oczekujemy, mieszkańcy Wilanowa, radni wszystkich opcji, centrum handlowego, które po pierwsze będzie miało charakter nowoczesny, będzie odpowiadało trendom, które dzisiaj są stosowane i oczywiście jesteśmy za handlem, ale handlem, który nie jest wzorem z lat 80. Przypomnę, dzisiaj na świecie mole jednobryłowe po prostu się likwiduje lub rozbiera. Zafundowanie czegoś takiego tak pięknej dzielnicy, tak ważnej z punktu widzenia historii tego miasta, ale również Polski, no jest po prostu nieporozumieniem. Czyli państwu odpowiada zarówno, nie odpowiada, zarówno charakter ponadlokalny, charakter tej przyszłej galerii, a także architektoniczny projekt także państwu nie odpowiada. Chcieliby państwo mieć, chcieliby państwo tam mieć handel, ale lokalny i w innym kształcie niż to zapowiedziano. Tak. I jednogłośnie wszystkie kluby wyraziły taką opinię, bo ja chcę też przypomnieć... A skąd te wyniki badań, na które się powoływał pan dyrektor? Odniesiemy się do badań. Mhm. Natomiast jeszcze w kwestii planu miejscowego. Inwestor poprzedni, to jest Polnor, później, który był w spółce z GTC, w tej chwili GTC, ale jeszcze to było na etapie wcześniejszym, mówię ogólnie, strona inwestorska zgłosiła zmianę planu, wniosek o zmianę planu miejscowego z tegoż tytułu, że obecny plan miejscowy nie ma zapisów o tak zwanym wielkopowierzchniowym handlu, co jest obowiązkiem, aby się znalazło w planie, jeśli chce się budować wielkopowierzchniowy handel. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że zmiana planu jest, dzieje się i jest na wniosek inwestorski. Innymi słowy, firma GTC, kupując tą działkę, w pełni wiedziała o rozpoczętej procedurze planistycznej, czyli procedurze zmiany planu miejscowego, a także o tym, że no, póki co nie ma pozwolenia na budowę, więc w tej chwili taka próba obarczania odpowiedzialnością za to, czy mieszkańców, czy stowarzyszenia, czy radnych, no jest co najmniej, no to nie tędy, to nie ten kierunek. To jest pewne ryzyko biznesowe, które GTC podjęło. Proszę państwa, przypominam telefon do nas.
22 645 90 90. Można także przysyłać do nas oczywiście wiadomość mailowe. Na adres jest sprawa@rdc.pl. I mamy teraz taką, przeczytam teraz taką niepochlebną pod moim własnym adresem informację z Facebooka. Pani Justyna Wasilewska napisała: pani prowadząca jest bardzo stronnicza, ciężko obiektywnie tego słuchać. Przy tym całym oburzeniu, że do galerii będą przyjeżdżać mieszkańcy inny dzień, zapominamy, że mieszkańcy Wilanowa też są gośćmi w galeriach innych dzielnic. Poza tym o galerii było wiadomo z 15 lat temu. No, jeśli jestem stronnicza, to bardzo przepraszam, staram się być obiektywna, prezentując ten trudny temat, ale proszę Państwa, rzeczywiście mieszkańcy Wilanowa jeżdżą do galerii w innych dzielnicach, to jest chyba naturalne. Kiedyś było w ogóle tak, że galerie handlowe na świecie powstawały w peryferyjnych dzielnicach. To zacznijmy od tego, prawda? I właśnie ludzie się tam wybierali na tak zwane wielkie zakupy, robili je taniej, ale to było okupione pewną drogą, którą trzeba było pokonać do takiej galerii. Teraz pomysł, żeby galeria handlowa wyrosła nam w każdym możliwym osiedlu i w każdym możliwym miejscu, no wydaje się dość chybiony, prawda? I nie chodzi tu o moją stronniczość, tylko o jakieś takie racjonalne myślenie o tym problemie. Natomiast cały czas zastanawia mnie jeszcze ten adres Wilanów, prawda? Pałac w Wilanowie. Warszawiacy tam jeżdżą po to, żeby odwiedzać miejsce szczególne. Proszę Państwa, na naszym radiu to ten Eurokosika, Barliwej, Bilankstrom, Ekstra. Reklamujemy tę wielką chorobę. Być może będziemy jeździli na zakupy do Wilanowa. I to jest też rzecz wątpliwa, którą poddaję pod dyskusję oczywiście. Proszę Państwa, Pani Anna Drewniak, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, interesy inwestora i mieszkańców Wilanowa są rozbieżne. Inwestor galerii w debacie publicznej nie kryje, że jego dążeniem jest maksymalizacja zysków i sprzedaż inwestycji po 5-6 latach. Życzymy inwestorowi naprawdę dobrych zysków. Natomiast mieszkańcy i radni czują odpowiedzialność przed następnymi pokoleniami. Nie chcą po sobie pozostawić budynku archaicznego w formie. Świat idzie naprzód i galerie zamknięte w jednej bryle są już przeżytkiem. Są architektonicznie brzydsze, od galerii otwartych i animują życia mieszkańców. Proszę Pani, ja chciałabym jeszcze zapytać o te wyniki badań, prawda? Bo, Pan dyrektor powoływał się na wyniki badań, które były dość zaskakujące, że jednak z nich wynikało, że większość mieszkańców miasteczka Wilanów chce takiej galerii. Tak. Tak, oczywiście, no jest to bardzo wysoka liczba, która robi wrażenie, natomiast myśmy się zapoznali, bo prosiliśmy o to, żeby przedstawić nam zarówno metodologię, a także pytania. Niestety właśnie tutay mówiłam o pewnej nieetycznej stronie biznesu i to wyszło w tychże właśnie badaniach. To jest wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego, a szeroka jest droga. Przestronna brama, które wiodą na zagładę, na śmierć. No to nic Państwu nie mówi, to nic Państwu nie sugeruje. A przecież Noe, jak wszedł do Arki, to ile tam osób przeżyło? Tylko 8 osób. Noe, jego żona, jego 3 synów i 3 żony tych jego 3 synów. To 8 osób. A cały świat zginął. Także to, co na zewnątrz, to są psy i wilki. Tutaj wracałam o 4 nad ranem na Saskiej. Tu jakiś facet wchodził na blok i ja sobie przeszłam tam dookoła, z tamtej strony sobie weszłam, ale patrzę, o 4 nad rano i jeszcze beczy. Właściwie no. Bez wychodzenia. Psy i wilki. Psy szczekają, wilki wyją, proszę Państwa. No i to są takie dźwięki chlewne. My namawiamy inwestora od bardzo wielu lat. Także sfotografowałam nawet te loszki takie po prostu podszedł do tego w takim chlewku. Mówię o 12, jak muzyka grała, że Violetta Wina śpiewa z bezdomnymi na ulicy, że tu nie mają się gdzie schronić, nie mają gdzie wejść. Violetta Wina spanuje, Violetta Wina świruje i zmarła.
chyba niestety. To ją doprowadziła ta Elżbieta Budzyńska. Ją tak budziła o 4 rano, chyba do pasienia czy do dojenia krów. I ona już, jako ta artystka, umarła, bo już nie dała rady. Naprawdę myślimy, w domu syf, w domu brudno, kochamy, poza tym ona ją biła, ta Elżbieta Budzyńska, Violette Bilas, miała szlifki pod oczami, znęcała się moralnie i psychicznie. No to, to jak ta nasza Violettunia miałaby dłużej żyć, przeżyć, umarła. Animują tą przestrzeń, którzy żyją, to zresztą bardzo fajnie widać, zresztą pan dyrektor Twarowski to przywołał, że jak pięknie zagospodarowany jest tam kawałek placu, notabene przez inną firmę zagospodarowany i fakt, GTC udostępniło plac, niemniej jednak nie wydało specjalnie tutaj na to zagospodarowanie, tylko sąsiednia firma. I widać po tym placu, jak to miasteczko i Wilanów żyje, jak my potrzebujemy przestrzeni publicznej, otwartej. Tutaj nikt nie ma obaw. No może są tacy, co mają, bo nie, tak. Nie można tak powiedzieć. Tak? Nie ma obaw o to, że jest jakaś pogoda. Ja tam widzę i zimą mnóstwo dzieciaków na sankach i tak dalej. Więc chodzi o to, że projekt planu, który myśmy wypracowali w Radzie, w Komisji Merytorycznej z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, które jest jedynym dysponentem w tak naprawdę tego projektu i które przyszło do nas w marcu z bardzo ciekawym rozwiązaniem. To jest właśnie kompromis. Tam są i place, i jest możliwość budowania centrum handlowego z łącznikami, z możliwością wyjścia na zewnątrz, wyjścia do środka. To jest zupełnie inny projekt, to jest ten, o którym mówił pan dyrektor, prawda? Tak, ale my tą retorykę i ten dialog prowadzimy z inwestorem już od dobrych paru lat. Ja tylko przypomnę, że przez 2 lata inwestor, w momencie, kiedy rozpoczął jakąś tam kolejną fazę rozmów, tak naprawdę przestał rozmawiać z mieszkańcami. Przyszedł do nas teraz, kiedy radni jednomyślnie wyrazili swoje uwagi do planu miejscowego i został przez Biuro Architektury, przypomnę, miasto, wypracowany obecny projekt, który jest dyskutowany. Proszę Państwa, mamy telefon kolejny w audycji. Pani Krystyna dzwoni. Witam Panią. Dzień dobry. Ja nie jestem ani z Wilanów, ani z Warszawy, ale jak do mnie goście przyjeżdżają, czy z rodziną, do Wilanowa jeżdżę i w ogóle jestem zdziwiona, że w ogóle zezwolenie na taką galerię. To charakter w ogóle straci wszystko na taką galerię. Oni teraz tylko się liczy pieniądz i uważam, że to jest nawet nieetyczne. Dziękuję bardzo. Pani Krystyna, dziękuję za telefon. To był telefon spoza Warszawy, jak słyszeliśmy. Dla wyjaśnienia, oczywiście ta galeria nie ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu w Wilanowie, bo może tak sobie niektórzy ze słuchaczy mogą to wyobrazić. 250 metrów. Prostej linii. Czyli blisko, aczkolwiek dzieli od pałacu w Wilanowie. Miasteczko Wilanów, czyli osiedle ogromne, gdzie żyją ludzie, gdzie jest świątynia opatrzności także. Także miejsce szczególne w Warszawie. To jest po jednej stronie jakby arterii takiej szerokiej, komunikacyjnej, prowadzącej w stronę Konstancina. A pałac w Wilanowie po drugiej stronie. My tam lubimy jeździć, proszę Państwa, do Wilanowa, bo tam i galerie, i pałacu. Ale to jest bardzo daleko. Zanim się tam dojedzie, wie Boże, to strata czasu tutaj. Panie mówiły przed chwilą, że oblatywaczki, to chciałyby i to zaliczyć, i to zaliczyć. A jak pojedziesz do Wilanowa, to tylko chodzi o to, jaka skala, tylko tam. A potem jak się jest jakiś nie wypał, bo to wiecie Państwo, to jest jedna Warszawa. To jest najtrudniej, jak się okazuje. A jak na jakim dużo rzeczy się nie udaje, właściwie bo jedziesz to suchym pyskiem. Formalnie rzecz biorąc, nie ma. Nawet na tej paradzie, jak żeśmy jechały wozem, żeśmy z tego wozu uciekły, właściciela, później od tych kus. No bo wiecie Państwo, o suchym pysku tam zaprzestało. Wody gazowane były, wody niegazowane, były bluzeczki. Kiedyś pamiętam parę lat temu, bluzeczek leżało 50 w workach. Ja sobie nabrałam po 10
10 bluzeczek. Dzielnica, a teraz tam nic nie było. W październiku, pewien, tylko tak stoją i nawet o suchym pysku. Które, owszem, mnie to nie przeszkadza, bo efektem jak była, przez te psy i wilki na zewnątrz szczekające, oczywiście równolegle z nami też szła cała ta nasza śmietanka, prawda, LGBT, nawet i z Berlina, i z Francji, z wielkich krajów. Stworzeniem właśnie dodatkowych a tam dalej to publicznej. No, te psy i wilki szczekały, było słychać, to, ale ludzie jest raczej to, dobrze się zachowały, miasta, zachowywali, aby nie podpaść. Bo jest to propozycja nowoczesna poszanowaniem tak naprawdę interesów. Czyli w tym wypadku dzielnica i miasto patrzą na problem podobnie. Telefon mamy kolejny, panie przepraszam, pan Marek w tej chwili, a potem pan Tomasz. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana na antenie. Dziękuję. Więc ja chciałem powiedzieć, że to jest problem nie tylko Wilanowa, wszelkie zmiany, które nie są po myśli. To są takie partykularne interesy. Ja mieszkałem w Wilanowie kiedyś i na przykład mi się nie podobało w ogóle urządzanie tam osiedla Wilanów, bo tam były łąki, ja sobie z psem chodziłem, były pola z truskawkami. Teraz cały ten odcinek przyczółkowy, gdzie rowerzyści chyba mieli jedyne miejsce jakieś właściwe w Warszawie, to jest zabudowywane. No pewnie pod wasze galerie, ale mi się nie podoba całe. Więc panie się wyprowadziłem stamtąd, panie prawda? Marku, właśnie. I dalej za Warszawę, jeszcze dokończę. Tak. Cały Wilanów koło mnie przejeżdża. Troszkę ciszej, proszę tylko mówić, bo się pana słyszymy. Odrobinę ciszej, gdyby pan mówił, bo mamy bardzo dużo zakłócenia dźwięku i to psuje pana wypowiedź. Przepraszam, więc nie będę powtarzał. Tak, nie, słyszeliśmy świetnie, ale aż za świetnie. Tak, no i cały ten Wilanów to jeździ do Tesco i całe Piaseczno, wystarczy popatrzeć na rejestrację, mało tego, tu się metro zaczyna, więc parkują wszędzie, gdzie tak, więc dla mnie to jest na przykład radość, że trochę będzie odciążone to Tesco właśnie jakimś tam Wilanowem. Oni walczą o przejazd przez Ursynów i wtedy mają, za przeproszeniem nie powiem gdzie, interesy ludzi, którzy tutaj mieszkają, prawda? Bo było cicho i spokojnie, a raptem rośnie jakieś też monstrualne zagęszczenie, nie wiem, biur czy mieszkań na tej przyczółkowej i to można tak sobie w nieskończoność. Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, no w tym wypadku od punktu mieszkania. Zdaniem pana. Panie Marku, tak, jasne. Dziękuję panu bardzo za udział w programie. Jeszcze jeden telefon, więc posłuchajmy pana Tomasza. Dzień dobry, witam pana na antenie. I słucham. Tak, witam serdecznie, to Tomasz z tej strony. Ja powiem tak, ja jestem też mieszkańcem miasteczka Wilanów. Co prawda mieszkam od tej drugiej strony Śląska. I z całym szacunkiem, drogie panie, powiem tak, że nie wygramy tego. Choćbyśmy chcieli nawet, ja nie mówię o to, nie mówię już o galerii, bo nawet wystarczy zobaczyć, ile osób przychodzi na zgromadzenie rady, jak jest zebranie rady o miasteczko Stoi Wilanów. To jest naprawdę garstka osób i chodzi tylko o to, że nie mamy takiej siły przebicia. Jeżeli oni będą chcieli zrobić tą galerię, to wymyślą, zapłacą i zrobią tą galerię. I odnoszę się do tego, że tak samo jak zakupowałem mieszkanie na ulicy Klonda, zapewniano mnie, że po drugiej stronie tej ulicy będzie zabudowa domków jednorodzinnych. Co się stało? Ja nie mówię, że to wejdzie teraz w życie, ale tak, że już jest mowa o zabudowie nie domków jednorodzinnych, a wysokich bloków. Także nie będziemy mieli, drogie panie, siły przebicia, jeżeli nie będziemy wszyscy razem, nie pójdziemy, nie zbierzemy się i nie zrobimy coś z tym. Także w całym szacunku... A chciałby pan zrobić, panie Tomaszu? Na zewnątrz, psy i wilki, Warszawa, Wilanów, Marki, to wszystko jest jedno. Marki to może już nie jest Warszawa, ale Wilanów to jest Warszawa. Warszawa to jest lo. Tu na Saskiej, proszę państwa, tacy ludzie mieszkają, że jak z bloku w nocy ktoś wyłazi, to nie wolno się patrzeć w twarz, bo to są jak psy. On zacznie na ciebie szczekać, wrzeszczeć, jeszcze podbiegną, bo to przecież grupy często są. I zaatakują, a to przecież facet z babą tylko szedł, prawda? I już ten facet się ogląda. Mówi, co za dziad, że musi się rozglądać, ma tu jakąś żonę, czy kochankę, czy co, czy kogo? Mam jeszcze jedno pytanie do pana. Wszystko muszą wszyscy usłyszeć, o wszystkim się wszyscy muszą dowiedzieć, że Żydzi chcieli Polskę zakrzyczeć internetem inteligentnie. No i nie ma krętactwa, moja kochana. Pozbierać dane na miary od
ludzi, czyli jedna wielka, proszę Państwa, imigracja, a Ty potem będziesz musiała odkręcać to wszystko, jak już wszystko o Tobie wiedzą. Odciski palców, Twój głos, tembr głosu i imiona rodziców, proszę, co jeszcze chcecie wiedzieć, dzień urodzenia, po co to komu, dzień urodzenia, rok urodzenia, miesiąc, co jeszcze, a skąd pochodzisz, bardzo koniecznie, Facebook? Także, proszę Państwa, no, przegrywają teraz tak dużo jest tych kanałów, tylko że one mają mniejsze szanse, proszę Państwa, bo są mało znane. Ale jest tak dużo opera, nie opera. Boże, ja tam powchodziłam. Do galerii będzie przyjeżdżało milion samochodów. Ale jeszcze raz bym chciała wejść na inne ten, na miary do Daily Motion, bo to jest bardzo dobry program francuski. Pobliżu, tylko tam nie tak 150 łatwo nie mogę, metrów od zamysłu Plasy Zerowej. Według rankingów Pałac Filanowy jest najczęściej odwiedzanym obiektem. Poza tym jest po wojnie Pałac Filanowy był najmniej zniszczony, jest jakby oryginalnym obiektem zabytkowym. I my chcemy przecież, tym bardziej, że naukowcy alarmują, że drgania powodują, powodowały niszczenie właśnie tego zabytku klasy zerowej. Już południowa obwodnica Warszawy spowoduje, że może zacząć się dziać. I jeszcze taka ilość samochodów, proszę Państwa. Po drugie, Wilanów zostanie sparaliżowany. My mamy tak naprawdę trzy ulice. Wiertniczą, Wilanowską, ale najmądrzej gada, a oni chytrze ją chcą podejść. Nie daj się. I ulicę Fogla. Chytrze chcą i podejść. Ta zielona Wilanowa, czyli Zawada i Zawadowska. Ludzie to głupi ma jedną ulicę, Fogla, dojazd. I proszę sobie wyobrazić, ja pytałam, jak inwestor widzi rozwiązanie dla mieszkańców tej zielonej części Wilanowa. Nie uzyskałam nic, co by mogło mnie spowodowałoby, żebym zmieniła decyzję swoją. Skąd się wzięła ta nazwa miasteczko Wilanów? Czy to jest oficjalna nazwa, czy to jest taka zwyczajowa nazwa? Bo dlatego o tym wspominam, że ta nazwa wyraźnie uświadamia nam, że mamy do czynienia z jakąś sprawą kameralną, prawda? Chociaż tam wielu ludzi mieszka. Sporo jest tam mieszkańców, ale miasteczko Wilanów. W miasteczku wielkie centrum handlowe jedno z drugim jakoś nie idzie w parze. Te argumenty, o których powiedziała przed chwilą pani radna Anna Drewniak, też do mnie przemawiają akurat. Te miliony samochodów w sąsiedztwie Pałacu w Wilanowie to nie jest chyba rzecz, która może cieszyć, tak ale... Tak jak powiedziała właśnie koleżanka, jest wiele aspektów, które gdzieś tam w tej dyskusji publicznej niestety są pomijane. I my dlatego też między innymi radni wszystkich klubów i wszystkie organizacje, czyli PO, PiS, Radni Niezależni, Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów, Stowarzyszenie Wilanów Wysoki i Niski, Fundacja Nasze Miasteczko, przy wsparciu Muzeum Pałacu w Wilanowie. My wszyscy wystąpiliśmy w związku z tym z oficjalnym takim dekalogiem. Spisaliśmy te wszystkie kwestie i komunikujemy to od połowy maja mniej więcej. Pokazujemy, że ta sprawa nie jest tylko sprawą miasteczka, bo oczywiście miasteczko ma pewne założenia urbanistyczne, o których pani mówiła i stąd ta nazwa. Nie chcę wchodzić w detale. Niemniej jednak ta sprawa jest sprawą całego Wilanowa. A śmiemy twierdzić, że tak naprawdę jest sprawą całej Warszawy, jeśli nawet nie w jakimś sensie wizerunkiem Polski. Bo proszę tak powiedzieć, proszę zrozumieć, że Muzeum Pałac w Wilanowie jest, właśnie jak mówiła Ania, najczęściej odwiedzanym zabytkiem w Polsce. Jest w ogóle wzorowym muzeum, które prowadzi ogromnie dużo aktywności edukacyjnych. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata, którzy dziwią się pewnym pomysłom czy rozwiązaniom właśnie wchodzącego miasta do tegoż, w okolice tego jednym terenu. Jednym słowem, panie nie chciałyby, żeby w przyszłości, jak ktoś powie, jadę do Wilanowa, to było, padało pytanie, czy do pałacu, czy do galerii. Raczej do pałacu, prawda? Proszę Państwa, no, jakie jest zdanie miasta, tak dokładnie nie wiemy, ale mamy tylko taki, mogę tylko zacytować wypowiedź Bartosza Milczarczyka, rzecznika prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, który powiedział, obecny projekt planu jest przytłaczający dla tego obszaru.
No właśnie, przytłaczający. Jak ta sprawa się zakończy? Proszę Państwa, będziemy o tym oczywiście informować w naszym radiu. Decyzje zapadają w tej chwili w mieście stołecznym Warszawa. Czekamy na ustosunkowanie się do wniosku o pozwolenie. I jeszcze na koniec jeden telefon, jak zdążymy. Pan Jacek, witam na antenie. Pół minuty. Dzień dobry. Ja mam taki pomysł, żebym dyrektor Wilanowa Pałacu zaproponował podatek od wszystkich ponadnormatywnych galerii, sklepów i tak dalej, które będą partycypowały w renowacji Wilanowa. Niech to będzie 25%, sprawę to pięknie rozwiąże. I jeżeli ten będą pieniądze na odnowienie, a jeżeli to się wycofają, i to będzie dobrze. Dziękuję Panie Jacku za udział w programie. Dziękuję Państwu. Musimy niestety kończyć. Myślę, że do tematu jeszcze będziemy wracać, bo sprawa jest rozwojowa, tak powiem. W każdym razie nie ma efektu końcowego. Katarzyna Radzikowska, Anna Drewniak. W pierwszej części programu pan dyrektor Rafał Twarowski. Szkoda, że Państwo jednak nie byli razem. Namawiam do tego, żeby rozmawiać ze sobą w przyszłości. Dziękuję pięknie za udział w programie. Radio Conchita, proszę Państwa, naczynia połączone we współpracy. Radio Conchita. Minęła 15, Marta Hernik, zapraszam na wiadomości RDC. Wolne miejsca do zaparkowania w centrum Warszawy znajdziemy w aplikacji. Będą jednak droższe. Poznaliśmy plan miejskiej polityki mobilności. Polskie 16 gotowe do walki z państwem islamskim. Mam nadzieję, że znajdą się w bazach na Bliskim Wschodzie jeszcze przed szczytem NATO. Szef MONU zapowiedział polską misję w Syrii i Iraku. Wyższe opłaty parkingowe i węższe ulice to pomysły na rozładowanie ruchu w centrum Warszawy. Władze stolicy opracowały strategię w miejskiej polityce mobilności. Chodzi o to, żeby miasto było przyjazne mieszkańcom, przede wszystkim pieszym, ale także kierowcom. Jeżeli koniecznie będą chcieli wjechać do Śródmieścia, w sprawnym parkowaniu pomoże im specjalna aplikacja, zapowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Łukasz Puchalski. Pracujemy w tej chwili nad pilotażem systemu informacji parkingowej. W tym roku chcemy taki pilotaż wdrożyć, a od przyszłego roku wyposażymy kierowców w aplikacje, dzięki którym będą mogli trafić bezpośrednio na wolne miejsca, nie kręcić się po centrum miasta, bo szacuje się, że ponad 20% ruchu w centrum miasta jest wynikiem poszukiwania przez kierowców miejsc parkingowych. Propozycje warszawskiej polityki mobilności mają być konsultowane z władzami poszczególnych dzielnic. Terminów jeszcze nie ustalono. Polska wyśle 4 myśliwce do walki z państwem islamskim w Syrii i w Iraku. Poinformował o tym w Brukseli minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który uczestniczył w spotkaniu szefów resortów obrony państw NATO. Więcej na ten ważny dla nas temat Wojciech Cegielski. Wysłanie myśliwców będzie polskim wkładem w międzynarodową koalicję, która walczy z islamskimi fanatykami. Antoni Macierewicz powiedział, że samoloty są już gotowe do działania i czekają na ostateczny podpis prezydenta pod decyzją. 4 F-16, które mają pełnić misję rozpoznawczą. Mam nadzieję, że znajdą się w bazach na Bliskim Wschodzie jeszcze przed szczytem NATO. Wszystkie przygotowania, rozpoznanie, wydzielenie sił, żołnierzy, pilotów zostało już zakończone. Minister obrony nie chciał powiedzieć, do którego kraju polecą polskie samoloty. Międzynarodowa koalicja walcząca z fanatykami operuje w Syrii i w Iraku, ale ma swoje bazy m.in. w Kuwejcie i w Turcji. W lutym tego roku Polska zobowiązała się przystąpić do sojuszu, którego celem jest bombardowanie celów związanych z islamistami i tym samym wsparcie irackich wojsk, a także umiarkowanej opozycji zbrojnej w Syrii. To była garstka ludzi, która chciała pomóc. Wśród nich byli także Polacy. Tak w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie przemawiał szef naszego MSZ-u Witold Waszczykowski. Byli też tacy, którzy informowali świat. Mieliśmy kilku ważnych przedstawicieli polskiego państwa podziemnego, którzy zdołali się przedostać na Zachód. Zdołali się przedostać nawet do decydentów na Zachód, do prezydentów. Zdołali się przedostać i poinformować o tym. Garski, Nowak i Ziolański. Byli też tacy, którzy próbowali stawiać opór. Nie można zapomnieć o Witoldzie Pileckim. W Yad Vashem szef polskiej dyplomacji odwiedził ekspozycję Instytutu, złożył wieniec i zapalił znicz w sali pamięci. Minister spotkał się także w Jerozolimie z premierem Benjaminem Netanyahu. Późnym popołudniem szef naszego MSZ-u udaje się do palestyńskiego Ramallah.
Obojętność i wrogość wobec potrzebujących może zamienić się w agresję, przestrzega przed tym papież. Franciszek nawiązał dzisiaj w katechezie do opisanego przez świętego Łukasza cudu przywrócenia wzroku niewidomemu żebrakowi. Mówił o ludziach spychanych na margines z powodu fizycznego albo innego posiedzenia. Żebrak to musi być niewidomy? Ja widzę, że to ile bardzo dużo widzę. Wielu ludzi stojących na ulicy. Proszę Państwa, to jest też takie spaczenie Polaków, że żebrak wcale nie musi być niewidomy. Ja widzę, o mam grosik, bo muszę to kot zetrzeć. Proszę Państwa, żebrak to on dobrze widzi, tak jak to Jezus powiedział. Trzeba się słuchać Ewangelii, ponieważ mówicie, że widzicie, że to ślepi jesteście. I to dochodzi, że oni dobrze widzieli. Teraz jak ci Żydzi owładnęli tym w internecie siedzą, wymyślili internet i chcą ludzi na przykład inwigilować. No to najlepiej, proszę Państwa, żebrać tak, żeby autorytarnie żebrać, żeby nikt się nie zorientował i potem ci kasa z portfela ginie, bo oni mają tak matematykę na wysokim poziomie, że ty masz portfel w swojej kieszeni, w plecaku, w torbie, a ci na przykład gotówka zginie z tego, z portfela. No to kto to? Żebrak wyżebrał. W jaki sposób? Bardzo chytry. Więc, że jednak dzisiaj padać nie będzie. W prognozie pogody nie ma opadów także jutro. Ciśnienie powoli rośnie, wynosi 987 hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper Tynk Budier, oferujący mieszkania na Mokotowie, Woli i Pradze. Nie 01, nie mowa już. A no to 01, to ja mam potem. Uwaga kierowcy, na Krajowej 12 są poważne utrudnienia. Wprowadzono ruch wahadłowy po wypadku, do jakiego doszło na odcinku z Wolem Radom. Niedaleko z Wolenia właśnie zdarzyła się ciężarówka z busem. Jedna osoba ucierpiała w tym wypadku i trafiła. Także proszę Państwa, Warszawa, mogą potrwać około 2 o Wilanowie dzisiaj mowa, o wszystkim. Ja na razie tutaj puszczam powietrze z Saskiej, mówię, że o 4 rano dzisiaj facet tu do tego bloku wchodził, Saska 42 i Państwo zobaczą, jakie państwo. Jaki brak obycia, ale w tym miejscu. No on myśli, że kamera tego może nie usłyszy, że ktoś tego nie zobaczy. I ludzie są bezczelni względem siebie. Chamstwo totalne. On myśli, że to Jezus powiedział, jeżeli krzywdę najmniejszemu mojemu zrobicie, to tak jakbyście mi to... Sznur samochodów ciągnie się też w drodze do Piaseczna. W Radomiu 10-minutowy postój na 1905 roku i na Chrobrego. W Płocku ruch odbywa się bez problemu. Nie mają także kłopotów kierowcy w Siedlcach, a w Ostrowi Mazowieckiej korek na Lubiejewskiej. Kampania społeczna. To dramat wzięty z życia, nie z teatru. Ból zniewala, upokarza. A przecież dziś medycyna potrafi skutecznie z nim walczyć. Chorujesz, cierpisz? Domagaj się od lekarzy specjalistycznej terapii przeciwbólowej. Bądź reżyserem swojego życia. Nie kłaniaj się bólowi. I nie ból się. Bądź wolny od bólu. Organizatorem kampanii Nie ból się jest Koalicja na rzecz walki z bólem. Wygrajmy z bólem. Szczegóły na www.niebulsie.pl. Kampania społeczna. No i to była reklama. Tutaj w Brukseli. Dzień dobry, Aniu. Czy się słyszymy?